Mamy lotnisko w Radomiu, które jest budowane przez samorządowców akurat nie tej, co to jest obywatelska, tylko wie pan kogo PiSowskich samorządowców. Nie zrobicie z tym porządku? No, i y, dosłownie w ostatnich dniach doszła do mnie informacja, że y, są inwestorzy. Zainteresowani, żeby naprawdę duże pieniądze zainwestować w to lotnisko. W Radomiu, w Radomiu tak, żeby. Proszę pana, jeżeli tak się będzie, to ja wejdę tu pod stów i będę szczekał. A to trzymam pana redaktora za słowo w takim razie, żeby przebudować to lotnisko w ten sposób, żeby miało większą przepustowość, ehm, bo jest to lotnisko centralnie położone w, w Polsce, po to, ma znakomite położenie, tylko że Warszawskie ma ten problem, że e, jego możliwości przyjmowania kolejnych pasażerów i kolejnych samolotów no, zbliżają się do ja e, tej granicy. To jest Lublin, blisko warszawa ale w radom, radom, radom stosunku do Warszawy jest jednak nieco bliżej niż Lublin i myślę, że to lotnisko ma jednak potencjał, jeśli obecne władze miasta będą potrafiły ten potencjał wykorzystać. Pamiętajmy, że jest, trwa cały czas dyskusja o tak zwanym centralnym lotnisku dla, dla Polski. Ono gdzieś w pierwotnych zamysłach miałoby się zmieścić pomiędzy Warszawą a, a Łodzią. Również ze względu na rozwiązania drogowe, na rozwiązania komunikacyjne. Dzisiaj wiemy, że rząd myśli o tym, żeby ten projekt porzucić na rzecz modernizacji i do inwestowania jednego z istniejących lotnisk w bezpośredniej bliskości Warszawy. Mowa jest w tym kontekście o Modlinie, ale myślę, że również do tej konkurencji z powodzeniem może stanąć radą, który jest 100 km od Warszawy. To jest jak na lotniskach, które obsługują wielkie metropolie, naprawdę niezbyt wiele. To pewnie wiele takich lotnisk w Europie i na świecie można wskazać, które w promieniu 100 kilometrów od wielkich metropolii funkcjonują i, i znakomicie sobie radzą i bardzo wiele pasażerów przez to lotnisko E, przez to lotniska przechodzi, radą, który jest już połączony. Nie Londyn, a nie Bruksela, e, nie Berlin, tak nie e, mają. E, radą, który już jest połączony drogą ekspresową z Warszawą, więc nie trzeba już tutaj żadnej nowej drogi e, budować, jak w przypadku Modlina, gdzie trzeba byłoby inwestować rzeczywiście również w cały układ e, drogowy, więc e, myślę, że dzisiaj e, naprawdę wiele jest, a może bardzo dużo, a może najwięcej jest w rękach e, władz, e, władz Radomia, już z tej obywatelskiej, jak to już tutaj e, mówimy. E, żeby zawalczyć o to lotnisko, żeby rzeczywiście radom wykorzystał szansę bycia takim komunikacyjnym zapleczem stolicy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokfM oraz w archiwum na stronie ToKFMPL ukośnik Audycje.